Jeżeli zacznę od ostatniego pytania, to będę pewnie lepiej opłacany. Jeżeli uda mi się znaleźć odpowiedź na to ostatnie pana pytanie, to moje zarobki wzrosną bardzo znacznie. Wie ich zugehört habe. Słuchałem tutaj o Arystotelesie, słuchałem o logice, o Grekach. Zastanawiałem się, czy Niemcy coś takiego też mają. I tak sobie myślę, że to może Einstein. Za Einsteina powinni Niemcom płacić, ale Einsteina prawie nikt nie rozumie, w związku z tym nie bardzo chyba te tantiemy Niemcom by przypadały. Ale chciałbym tutaj połączyć dwie kwestie, które pan poruszył, dwa pytania, które pan zadał. Pierwsza sprawa, pani jeszcze zadała pytanie o ordoliberalizm, o neoliberalizm i pytanie również o to, co miałoby być możliwością, jaka miałaby być możliwość powstrzymania tych tendencji, które ostatnio obserwujemy, czy odwrócenia procesu. Innymi słowy, czy Unia Europejska może być jakimś tworem, która poradzi sobie, taka zresztą była jedna z koncepcji Jacques'a Delorsa, czyli tworzenie rynku wewnętrznego, ujednoliconego rynku i tak naprawdę socjaldemokraci poparli tworzenie jednolitego rynku, wspólnego rynku. Ordoliberalizm, owszem, funkcjonuje w Niemczech i po części jeszcze w Europie kontynentalnej, w niektórych krajach, ale ekonomista Douglas North, znany na pewno Państwu lepiej nawet niż mnie, mówi, że tego rodzaju instytucje są w dalszym ciągu na miejscu, chociaż nie funkcjonują tak, jak powinny, choćby w międzynarodowej konkurencji. Tak więc mówimy tutaj o pewnej bezwładności instytucji. Być może North ma rację, a w niektórych rzeczach miał rację. Jeżeli ma rację, to możemy oczekiwać, że im dłużej będzie się utrzymywać bieżąca sytuacja, coraz więcej elementów ordo będzie zanikać, a coraz więcej elementów liberalnych będzie się pojawiać. Dlatego nie bardzo lubię pojęcie neoliberalizmu, ale ten skrajny model, który został określony, którego autorem był Hayek, powiedział, że te elementy porządkujące powinny być możliwie ograniczone. I to jest taki paradygmat, za którym podążył Keynes i za którym podążył cały neoliberalizm. Oczywiście stoją za tym określone interesy, żeby w świecie, w którym teraz mamy amerykański kapitalizm, a właściwie północnoamerykański i nie wiem, wielkim wyzwaniem jest także kapitalizm według Keynesa. Pytanie dla Europy, czy będzie mogła Europa przetrwać w globalnej konkurencji, trzymać będzie mogła globalną presję Europa, jeżeli będzie chciała zachować rozbudowane elementy ordoliberalizmu. To jest kolejny punkt związany z Unią Europejską. Dlaczego Unia Europejska nie może powstrzymać tych tendencji, o których tutaj mówiliśmy? Mamy tutaj do czynienia z pewnym motorem. Ja bym powiedział nie może, ponieważ nie wiem, czy to nie jest pułapka, ale Unia sama ustanowiła sobie prawo regulujące kwestie konkurencji. I prawo dotyczące konkurencji jest prawem dominującym. To znaczy reguluje, a właściwie dereguluje wszystkie pozycje regulujące do tej pory handel. I
Dlatego w przypadku Tsiprasa Komisja Europejska nie dopuściła do wprowadzenia tego podatku, bo to zniekształcałoby warunki swobodnej konkurencji. Od razu, gdyby coś takiego zostało wprowadzonego, trafiłoby do Trybunału Europejskiego i Trybunał powiedziałby, że to jest niezgodne z prawodawstwem unijnym. Tutaj widzę tę pułapkę i tak naprawdę powinno tutaj moim zdaniem pojawić się jakieś nowe uregulowanie. Jeszcze ostatni punkt, bo nie chcę tutaj mówić za długo, ale jeszcze o jednym punkcie chciałbym wspomnieć w związku z tym, co teraz przeżywamy w Europejskiej Unii Walutowej. Otóż przeżywamy podział Europy. Przeżywamy demolowanie, to co widzimy, to jest demolowanie europejskiego projektu. Początki były takie, jest teoria, jeśli chodzi o genezę, że najpierw Unia Polityczna i dopiero potem Unia Walutowa. Tak to wyglądało według teorii. Wtedy ojcem tej koncepcji był między innymi Helmut Kohl, ale także Brytyjczycy, ale także Francuzi, którzy chcieli okiełznać Niemcy, wciągając Niemcy właśnie w taką Unię, czyli forsujemy Unię walutową, a do końca nie doprowadziliśmy Unii politycznej. I teraz mamy płatników netto, mamy państwa, które płacą, które dają pieniądze i państwa, które biorą dużo tych pieniędzy. To oczywiście jest coraz większy problem dla Niemiec. Niemcy są gospodarką, która eksportuje, a w tym momencie eksportuje także swój model gospodarczy, albo jakby powiedział Max Weber, etykę protestancką i próbuje przenieść ten model etyki na państwa basenu Morza Śródziemnego, które mają zupełnie inne wyobrażenia, jeśli chodzi o kształtowanie życia. Tak więc tutaj można powiedzieć, że z protestanckiej północy próbuje się przenieść model, przenieść i narzucić model innym krajom, które nie są za tym modelem i w związku z tym kiedyś Niemcom zostanie odpłacone za to, że teraz to Niemcy są tym nauczycielem, który mówi wszystkim, jak mają postępować. Uważam, że to będzie katastrofalne.